Witam Was bardzo serdecznie, Rafał z tej strony. Zaczynamy niedzielną audycję, tym razem nie będzie to live, na żywo. Wchodzimy, jak pamiętacie i zapewne jesteście świadomi, w marzec. Zatem jesteśmy u progu sezonu dronowego, gdzie ludzie kupują drony, zaczynają latać, uczą się, wymieniają drony i tak dalej. I właśnie dlatego w marcu ten czas chciałem poświęcić osobom, które zaczynają. Będzie kilka audycji na temat tego, jak latać dronem, jakiego drona kupić, jak nie latać dronem przewrotnie, jakiego nie kupić, bo to jest też bardzo ważne. I też ja może trochę o przepisach. Zanim przejdę do głównego tematu audycji, a mianowicie jakiego drona kupić w 2019 roku, chciałbym parę słów powiedzieć jeszcze organizacyjnych, a mianowicie rozstrzygnięcie konkursu zrobimy w drugiej części tego filmu. I bardzo dziękuję wszystkim osobom, które wzięły udział w konkursie. Był on rozgrywany, to był konkurs zdjęciowy, rozgrywany był na grupie Latam pewnie i bezpiecznie dronem od DJI. I serdecznie zapraszam Was do tej grupy. Tam trzeba odpowiedzieć na dwa pytania, trzecie jest opcjonalne i w ten sposób zostajecie członkami grupy. Mamy tam narzędzia profesjonalne, mamy nowości, mamy wymianę wspaniałą informacji, a także całkiem fajną chemię na tej grupie. Jest już około 160 osób, już zaczyna trochę iskrzyć, ale jest całkiem spoko i zapraszam. Zatem zaczynamy teraz blok dla początkujących. Będzie to blok marcowy. Oprócz tych epizodów właśnie typu ABC będą też epizody eksperckie, na przykład jak ściągnąć flight logi i jak przesłać do DJI, takie już bardziej szczegółowe. Chciałbym ten kanał otworzyć na trochę szerszą publiczność i prowadzić nie tylko eksperckie porady, ale też właśnie takie na poziomie podstawowym. Jakiego zatem drona kupić w 2019 roku? Słuchajcie, mamy do dyspozycji cały wachlarz produktów DJI i uważam, że produkt DJI powinien być i to it is a must. Z tego względu, że ma najlepszy serwis, najlepsze tutoriale, najlepsze instrukcje i dostęp do części zamiennych, serwis i wszelkie predyspozycje i wszelkie świadczenia, które wyróżniają dobrą firmę. Jeżeli chodzi o model, to tylko wszystko zależy od tego, co chcesz z tym dronem zrobić. Zatem zanim powiem Ci dokładnie, jakiego drona kupić, trzeba by zastanowić się i określić potrzeby, bo pytanie typu, słuchajcie, jakiego drona powinienem sobie kupić na grupie, no jest pytaniem bardzo otwartym i otwiera właśnie dyskusję i tam na tych dyskusjach iskrzy i ludzie niepotrzebnie tą energię marnują, mam wrażenie. Dlatego przede wszystkim trzeba określić, do jakiego celu będzie Ci potrzebny. Jeżeli to będzie tylko weekendowe albo wakacyjne cykanie fotek, raz na tydzień, raz na miesiąc, czy raz na dwa, no to może nie ma sensu wydawać 3000 zł, tylko może wystarczy Spark, którego też prawdopodobnie możesz nie wykorzystać w pełni, bo Spark jest całkiem fajnym dronem. Jeżeli zatem cykasz dla siebie i tylko przez ograniczany czas w roku, Spark powinien wystarczyć. Zapewni Ci on też całkiem fajne filmy. Oczywiście ma swoje ograniczenia, na przykład rozdzielczość, i tryby, i też na przykład zasięg, ale Spark z kontrolerem to jest takie minimum, o którym można pomyśleć. Jeżeli trochę zakręcisz się na rynku i sprawdzisz ceny, to może się okazać, że w granicach 1500 zł w dobrym stanie takiego Sparka kupisz. Następna opcja, trochę droższa, to jest używany Phantom 4. Uważam, że to jest bardzo dobry zakup. Można się też zastanowić nad Phantomem 3 Advanced. Ale ja myślę, że Phantom 4 to jest dobry kąsek, jeżeli tylko nie zamierzasz z nim chodzić nie wiadomo jak daleko i będziesz podjeżdżał pod spot taki, z którego wystartujesz samochodem. Phantom 4 używany za 2100 zł, polecam i uważam, że to jest świetny dron. Ja nim latałem parę tygodni ostatnio. Doskonała jakość, bardzo dobry zasięg do 5 km, świetny kontroler, dobra bateria, pół godziny lotu, dlaczego nie, z filmy w 4K, wiadomo jest to model starszy, cięższy, bo waży 1,5 kg, ma walizkę, ale jak komuś to nie przeszkadza, to uważam, że Phantom 4 z rynku wtórnego jak najbardziej ok. Tak jak powiedziałem, to już wchodzimy w przedział cenowy około 2100 zł. Dalej mamy przedział w okolicach 2,5. Za tę cenę jesteś w stanie kupić używanego Mavic Air. Trzeba zwrócić uwagę, od kogo się kupuje, w jakim stanie jest ten Mavic Air, ile baterie mają cykli.
Czy są ślady crashu? Jak on lata przede wszystkim, jeżeli kupujesz z drugiej ręki? Warto wziąć ze sobą kogoś doświadczonego i czasami lepiej na przykład wynająć kogoś na 2 godziny na taką wizytę czy na takie oględziny, zapłacić mu na przykład 100 zł i dzięki temu możesz uniknąć wszelkich perturbacji, które miał ostatnio jeden z naszych kolegów ze swoim Maviciem Pro. Czyli mamy w tej chwili pułap około 2,5 tysiąca. Ja cały czas poruszam się w pułapach cenowych. Następnie możemy mówić o pułapie cenowym w okolicach 3000 zł. Za to można już kupić używanego Mavica Pro. Są takie okazje. Można kupić też używanego Mavica Air w wersji combo. Można już zacząć negocjować ze sklepami i w przedziale 3 do 3,5 tysiąca można już kupić sprzęt praktycznie w stanie niemal nowym. Tylko kwestia, ile baterii kupisz, z jakim sprzętem, zdarzają się okazje. Później już mamy przestrzeń cenową w okolicach 3,5 tysiąca, 4, wtedy już możesz kupić śmiało drona nowego. Jeżeli taką kasę jesteś w stanie przeznaczyć, możesz kupić czy Mavica Pro, czy Mavica Air jak najbardziej. I już powoli wchodzimy w klimaty Mavica Zoom, dwójka Zoom, gdzieś w okolicach 5 tysięcy złotych. Fajny dron z możliwościami na przykład pod inspekcję, pod przeglądy techniczne. Już jak, jeżeli myślisz o zarabianiu na tym dronie, to Mavic 2 Zoom właśnie pod takie techniczne tematy jak najbardziej może podejść. Następna półka cenowa to już jesteśmy w granicach 6 tysięcy złotych i tutaj już mówimy o Mavicu 2 Pro. Bardzo dobry dron, gdzieś w okolicach 6,5 tysiąca. Zaczyna się ta kwota. Oczywiście, jeżeli zrobisz dobry research i będziesz przez 2 tygodnie szukał na rynku, jeżeli oczywiście nie masz bieżących kontaktów, to uzyskasz lepszą cenę, ale jeżeli ktoś nie ma czasu na szukanie okazji, bo w tym czasie zarobi na takiego nowego Mavica, no to wtedy w granicach 6,5 tysiąca. Oczywiście to jest kwota umowna, bo mówimy jeszcze o pakietach, prawda? Do tego dochodzi zestaw baterii, czy DJI Care, czy filtry, więc to się robi trochę większa kwota z tego. Ale to już jest ten pułap w okolicach 7 tysięcy. Później Mavic się już kończy i wchodzi nam Phantom. Phantom 4 Pro i polecam wersję drugą. Wszyscy użytkownicy, którzy mają V2, są bardzo zadowoleni z tego drona i jest on nawet oceniany, że ma trochę lepszą optykę i lepsze parametry matrycy od Mavica 2 Pro. Także tutaj można też zainteresować się, jest taka opcja i ci operatorzy, którzy właśnie użytkują tą VK2, czyli Phantom 4 Pro V2, oni są bardzo zadowoleni z tego. Następna opcja, no to wiadomo, zakup Inspire'a. Jeżeli myślisz o czymś poważniejszym, to Inspire. Ta cena jest tutaj bardzo różna, bo widziałem Inspire już po 3000 zł, a może się skończyć na przykład, nie wiem, na 30 tysiącach. I to jest tylko kwestia, z jakim sprzętem będzie ten Inspire i z iloma bateriami, bo tam wchodzi trochę już inny zakres, a mianowicie ile kontrolerów, czy jakiś gimbal do tego dochodzi, czy kamera ta zwykła, czy kamera z wymienną optyką. I właśnie ilość baterii plus filtry plus śmigła, to wszystko powoduje, że Inspire możesz kupić w dzisiejszych czasach od powiedzmy 3000 do nawet kwoty samochodu. I to mniej więcej jest przedział, jeżeli chodzi o ceny, prawda? Ja myślę, że to trudno nawet określić, bo każdy ma zupełnie inne preferencje cenowe i każdy człowiek jest zupełnie inny. Ale mniej więcej podałem Ci te przedziały, które można zastosować i o których można pomyśleć. Każdy dron, który będzie Twoim pierwszym dronem, na pewno będzie dobry, jeżeli tylko kupisz go w dobrym stanie technicznym. Na to trzeba zwrócić uwagę. Kupując drona z drugiej ręki, sprawdź go, pojedź z kimś, kto się na tym zna, wynajmij taką osobę. W Polsce nadal pokutuje to, że łapiemy okazję, jesteśmy podjarani taką okazją, okazuje się, że coś było nie tak, prawda? Bo nasze emocje, nasza adrenalina nie pozwoliły nam na taką jednoznaczną, obiektywną ocenę. Ja też niedawno chciałem kupić samochód i wziąłem mojego kolegę i on mnie niemal siłą od tego auta odciągnął. Powiedział, absolutnie go nie kupuj.
Zatem jeżeli kupujesz drona, to przynajmniej pooglądaj szczegółowo, tak jakbyś oglądał pod lupą, przy dobrym świetle przede wszystkim. Czy są jakieś zmiany kolorów, czy są wgniecenia, czy są uszkodzenia, czy są ślady otwierania korpusu, czy uszczelki dobrze dolegają. I takie podstawowe rzeczy, czy są uszkodzenia, czy ramiona nie są luźne. Podstawowe rzeczy, które jesteś w stanie ocenić poprzez wpatrywanie się spokojnie w tego drona przez 5 minut i to już jest pierwsza weryfikacja. Następnie zażycz sobie, żeby tym dronem polecieć i spróbuj przede wszystkim polecieć prosto. Zobacz, jak wygląda jakość nagrania, jakość obrazu. I na tej podstawie podejmij decyzję o zakupie. Pamiętaj, że ciężko ci będzie wrócić do tego stanu, zanim wydasz pieniądze. Więc wstrzymaj się do ostatniego momentu, jeżeli to jest używany dron z wyciągnięciem pieniędzy z kieszeni. Dopiero jeżeli będziesz absolutnie pewny, może umów się za drugim razem przyjedź z kimś, kto pomoże ci w weryfikacji, ale nie kupuj pochopnie. Druga forma oceny przy zakupie drona to jeżeli mamy nieograniczone zasoby gotówki i nas nie interesuje używany dron, tylko chcemy kupić drona nowego. I tutaj trzeba się zastanowić nad jedną rzeczą. Jak dużo stracimy na nim i czy to w ogóle nas interesuje? Czy tylko jesteśmy zafokusowani na jakości, czy jesteśmy zafokusowani na cenie i jakości? Jeżeli jesteśmy zafokusowani na przykład na tym, żeby na dronie nie stracić, to uważamy, że na Mavicu R i na Mavicu 2 Pro nie powinniśmy zbyt dużo stracić. Mavic 1 Pro w tej chwili też nie powinien w ciągu następnego roku stracić dużo, bo on już stracił, on sporą wartość stracił. Dlatego na tych dronach na pewno nie powinieneś dużo stracić. Jeżeli chodzi o Inspire'a nowego czy nowego Phantoma, może się okazać, że faktycznie ta wartość pójdzie w dół. Kiedyś, ja już mówiłem, przytaczam ten przykład, Phantom 4 kosztował kiedyś 8000 zł ze 3 lata temu, nowy. W tej chwili można kupić go za 2,5 pewnie, prawie nowego. Więc tutaj jest ta kwestia, czy Cię interesuje kasa, czy nie. Jeżeli sprawy finansowe nie są żadnym problemem i możesz wydać ile chcesz, no to zastanów się nad tym, jak chcesz użytkować. Czy będziesz nosił wielkie pudełko z Inspire'em, czy walizkę z Phantomem, czy wolisz jednak schować sobie to do małej torby, czy do plecaka fotograficznego. Jeżeli jesteś fotografem i dużo chodzisz, na przykład plenery robisz w krajobrazy, może faktycznie Mavic Air na początek, bo on ma dość dobre parametry, jeżeli chodzi o wykonywanie zdjęć, ale też dobre filmy i jest malutki. Natomiast jeżeli już myślisz o czymś większym, no to Mavic 2 Pro, on jest też, no wiadomo, dwa razy większy niemal, ale bardzo dobrą jakość ma. Dlatego zwróćcie uwagę, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, jakiego drona kupić w 2019 roku. Ja myślę, że na ten temat można by zrobić w ogóle jakieś większe opracowanie albo takie drzewko z odpowiednią drogą, ten ciąg logiczny w zależności od potrzeb i w zależności od Twojej sytuacji finansowej. Przechodzimy teraz do drugiej części audycji. Jak pamiętacie, w lutym zajmowałem się tylko i wyłącznie zdjęciami na tym kanale i powstało kilka filmów, około 8 filmów, plus 2 kursy online. Zachęcam serdecznie zarówno do obejrzenia tych epizodów na YouTubie, jak i przede wszystkim do darmowego kursu online, a jeżeli ktoś jest bardziej wymagający i chce mieć instruktaż, kilkugodzinny od A do Z z tutorialami, z behind the scenes, z moim komentarzem, z całym procesem od A do Z, jak wykonywać dobre zdjęcia, czy lepsze zdjęcia, jak poprawić swoje zdolności fotograficzne, umiejętności, jakość zdjęć, jak zacząć myśleć już o tym, żeby sprzedawać zdjęcia na serwisach stokowych, to zachęcam właśnie do tego pełnego kursu online. Wszystkie opisy i kupony rabatowe znajdziecie pod filmem. Ja ze swojej strony też dziękuję osobom, które już się zapisały na te kursy, a także osobom, które wsparły mnie na etapie tworzenia. Ja uważam, że to jest też dobra myśl, żeby stosować coś w formie przedsprzedaży, dlatego że pozwala mi to też na to, żeby mieć po pierwsze motywację, po drugie, żeby mieć środki na zakup niezbędnego oprogramowania, czy sprzętu, czy akcesoriów, a po trzecie widzę sens w tym, co robię.
i ta gratyfikacja nie jest tak mocno rozłożona jak zwykle w takich sytuacjach. Dlatego moim zamysłem w marcu jest skomponowanie takiego kursu, jak robiłem o fotografii. Tym razem będzie to kurs dla początkujących. To będzie kurs, który będzie prowadził totalnego laika, osobę z ulicy, która zupełnie nie ma pojęcia, do osoby, która jest w stanie już sama latać. Oczywiście poza uprawnieniami, bo nie zrobimy w tej formie uprawnień, ale która jest w stanie sama już zacząć ćwiczyć, zacznie latać, będzie wiedziała, gdzie można latać, kwestie bezpieczeństwa, kwestie techniczne i kwestie wykonywania podstawowych manewrów, zdjęć i tak dalej. Myślę, że coś takiego otworzę. Szczegóły będą w live'ie, który przeprowadzę w środku tygodnia, mniej więcej we wtorek zrobię audycję live na ten temat. No dobra, słuchajcie, rozstrzygniemy teraz konkurs, bo ten film się bardzo przedłuża. Ja chciałem zrobić ten film trochę krótszy i trochę sprawniej. A mianowicie, konkurs polegał na tym, to był konkurs zdjęciowy, był prowadzony na grupie Latam dronem od DJI. Sponsorem naszego konkursu był Marcin, który ufundował nagrodę. Ja tę nagrodę mam. I Marcin też wybrał zwycięzcę. Mam informację od Marcina, jeżeli chodzi o zwycięzcę konkursu, mamy tutaj hashtag Świętoszów, bo pamiętacie, że każde zdjęcie miało być opatrzone hashtagiem Świętoszów. Zwycięzcą został wybranym przez Marcina, został Przemek Pisarek w konkursie mini fotograficznym, a uzasadnienie, które Marcin napisał, to złota godzina, połączenie wody, lasu, niebieskiego nieba i piękne ujęcie słoneczka o zachodzie właśnie słońca. Gratuluję i dziękuję wszystkim uczestnikom tego konkursu, tego challenge'u, bo naprawdę świetne foty były i ja bym miał wielką zagwozdkę, żeby wybrać tę nominację, czy wręczyć nominację. Na pewno jakieś swoje typowania mam. Nie wiem, czy Wam o tym powiem, czy nie. To się okaże podczas transmisji live, bo wtedy jestem bardziej spontaniczny niż teraz. Najbliższa kawa będzie chyba we wtorek, tak jak mówiłem, jeżeli wszystko dobrze pójdzie. I zapraszam, około godziny 9-10 zrobimy kawę. One nie są takie planowane, ja nie chciałbym sztywno trzymać się jakiegoś czasu, ale mniej więcej rano powinniśmy oczekiwać w okolicach wtorku w takiej audycji. Nie wiem, czy nie zrobię drugiej, to wszystko się okaże jeszcze. I słuchajcie, właśnie podczas następnego live'u wręczę kolejną nagrodę, bo Marcin przesłał mi kolejną nagrodę. Jest to bardzo fajny gadżet, niespodzianka. Ja już wiem, co to jest, bo poprzednio nie wiedziałem, a teraz już wiem, co przysłał. I bardzo fajny gadżet. Reguły konkursu podam podczas zbliżającego się live'a. Serdecznie zapraszam Was na live, na poranną kawę, latającą kawę w przyszłym tygodniu. Jest to forma audycji, trochę inspiracji, trochę fanu, trochę wymiany informacji w luźnej formie, audycja na żywo, czyli mamy pełną interakcję i mamy za sobą już kilka live'ów. Ja ćwiczyłem, a no mniej więcej ze 100 prób zrobiłem, zanim te live'y zaczęły wychodzić dobrze, jakości takiej właśnie jak właśnie z lustrzanki. Także zachęcam, opowiem też trochę swoich takich doświadczeń, o moich zlotów w ciągu ostatniego tygodnia, bo latałem też koło Zamku Królewskiego na Wawelu. Latałem też w takich miejscach, gdzie mnie kolega wyciągnął i gdzie musiałem dzwonić po policję, bo mieliśmy różne przygody. Na szczęście to nie było nic specjalnie groźnego, ale jednak bez interwencji policji się nie obyło. Wszystko oczywiście w obliczu prawa, wszystko zgodnie z prawem. Podczas kawy może powiem też trochę o nowych geozonach, które wprowadziło DJI. Słuchajcie, to chyba wszystko na dzisiaj. Bardzo dziękuję za uwagę. Dziękuję osobom, które wsparły mnie właśnie przy tworzeniu kursów online, ale też i tych epizodów, bo ja to robię równolegle. I mamy pewien potencjał już po tym lutym. Ja się bardzo cieszę i dziękuję wszystkim, którzy mi zaufali. Są fantastyczne oceny tego głównego mojego kursu. Dostałem 2 piątki i kapitalne referencje od kolegów, którzy uczestniczyli. Pozdrawiam Was serdecznie. Wszystkiego dobrego. Cześć.